Przyjrzyjmy się teraz jeszcze jednemu istotnemu pojęciu. Chodzi mianowicie o tak zwane reguły wyprowadzalne. Przypomnijmy, do tej pory rozważaliśmy tylko jedną regułę. Reguła odrywania, modus ponens, którą przyjęliśmy od samego początku, w związku z tym nazywamy taką regułę regułą pierwotną. Ale możemy do naszego systemu dodawać sobie reguły pod warunkiem, że spełniają pewne kryteria. I tutaj warto też nadmienić takie milczące, wspomnieć o takim milczącym założeniu, które towarzyszyło temu, co mówiłem od samego początku w zasadzie, że wszystkie reguły, które sobie tutaj rozważamy, to są tak zwane reguły normalne. Oznacza to, w skrócie mówiąc, że można je zapisać właśnie w postaci pewnego schematu, tak jak to robiłem w przypadku czy to reguły podstawiania, czy reguły odrywania. Ogólna definicja reguły pozwala na rozważanie innych sytuacji, natomiast po pierwsze w praktyce rzadko one powstają, a po drugie, żeby przeanalizować cały kontekst, należałoby wprowadzić całą aparaturę formalną i zdefiniować wszystko od początku do końca, co nie jest moim celem. Tutaj moim celem jest wprowadzenie pewnych praktycznych ustaleń do rozważań teoretycznych. Więc jeszcze raz, wszystkie reguły, które rozważamy, są normalne, czyli można je przedstawić za pomocą pewnego schematu. Idąc dalej, reguła wyprowadzalna to będzie taka reguła, gdzie mamy do czynienia z jakąś listą formuł, którą często ogólnie będziemy sobie określali jako fi. I te formuły będziemy uznawali za przyjęte w naszym systemie, czyli formuły uznane. I mamy jakąś formułę, która będzie tutaj wnioskiem, czyli na podstawie danej reguły, w związku z tymi formułami, które tu przyjmujemy, możemy również przyjąć formułę B. To jest ogólny kształt reguły. I taka reguła jest wyprowadzalna, jeśli B da się udowodnić z naszego fi, z naszej listy, biorąc naszą listę formuł A1 do AN, którą w skrócie nazywamy fi, przy użyciu środków, które do tej pory są w naszym zasięgu, czyli przy użyciu reguły odrywania. I rozważmy sobie jeden przykład takiej reguły wyprowadzalnej i później już będziemy zakładali, że wszystkie reguły, które ewentualnie przyjdzie nam dodatkowo używać, będą miały właśnie te cechy, mianowicie, że będą wyprowadzalne.
co uzasadnia ich użycie. Dobrze. No więc rozważmy sobie regułę, która pozwala nam, mając daną formułę tej postaci, przejść do uznania formuły tej postaci. Te reguły można nazwać regułą komutacji przez analogię do jednego z aksjomatów. To zresztą nie jest przypadek, który sobie przyjęliśmy. Był to aksjomat trzeci, zwany prawem. Komutacji. I przypomnijmy, wyglądał aksjomat, ten schemat, tak? Następujący. I żeby wykazać, że odpowiednia reguła, reguła komutacji jest wyprowadzalna, oczywiście wykorzystamy aksjomat trzeci i reguły odrywania. Jak będzie wyglądał taki dowód? Po pierwsze, przyjmujemy sobie jako nasze założenie formułę tej postaci. Po drugie, przywołujemy, to może nie będę pisał. Przywołujemy aksjomat trzeci, i teraz widzimy, że ten fragment tutaj to po prostu poprzednik tego schematu, a zatem na gruncie reguły odrywania możemy sobie zapisać i następnik tej formuły jako formułę uznaną. Jest reguła odrywania stosowana do wiersza drugiego i pierwszego. I wystarczy teraz spojrzeć, porównać i stwierdzić, że trzeci wiersz naszego dowodu to jest właśnie ta formuła, czy ten schemat, który mieliśmy wykazać. I użyliśmy tylko reguły odrywania, założeń i jednego z aksjomatów, a zatem reguła komutacji jest regułą wyprowadzalną. W następnym kroku powiemy sobie, czym dokładnie jest dowód w systemie aksjomatycznym. Tutaj użyliśmy już pewnego przykładu dowodu krótkiego, gdzie wykorzystujemy tylko regułę odrywania, natomiast nasze pojęcie dowodu będzie wykorzystywało zarówno regułę odrywania, jak i wszystkie reguły wyprowadzalne.